A jakie są przygotowania, tradycje u Pana w domu podczas Świąt Wielkiej Nocy? No oczywiście, szynka jakaś tradycyjna, swojska. Po prostu, no jajka, jakieś wędliny swojskie. Które święta są dla Pana ważne? W koszyku wielkanocnym u Pani? No, jak zwykle, jajka, jakieś tam zwierzątko, może troszkę jakieś kwiatuszka, no i coś, pieczywo jakieś, no zobaczymy. A jakie są tradycje podczas Świąt Wielkiej Nocy u Pani w domu? No, spotykamy się wszyscy z dziećmi, przychodzą dzieci, wspólnie świętujemy jeden dzień. Jedziemy gdzieś tam, albo do męża, do rodziny, albo do mojego taty, także. A ulubiona potrawa wielkanocna? Czy ja wiem? Może żurek z jajkiem. Tradycja u Pani w domu podczas Świąt Wielkiej Nocy? No tak chyba raczej jak u wszystkich. Idziemy poświęcić pokarmy, później jemy na drugi dzień świąteczne śniadanie, także... Raczej jak u wszystkich. Ulubiona potrawa podczas tych świąt? No na pewno żurek z jajkiem. To na pewno się znajdzie. Państwa. Tradycje. No co tradycje, jakie rzeczy spożywcze, po prostu to co się robi, nie? Żur, barszcz czerwony, no i przede wszystkim co jest, no to dużo ciasta, nie? Przede wszystkim to jest najważniejsze. No i zając wielkanocny, jajka, no przede wszystkim to musi być. A ulubiona potrawa podczas tych świąt? No to jest sernik i makowiec. W koszyku wielkanocnym? Ja jadę tylko jeden zakup robię, będzie to cukier w kostce. A do czego on będzie potrzebny? Ja to chcę mojej koleżance sprezentować, bo ona uwielbia. Po prostu i chce jej taką przyjemność zrobić na święta. A jakie ma Pani tradycje podczas Świąt Wielkiej Nocy? O, tradycje, no święcenie na pewno, no więc święcenie, rezurekcja. No i potem święta wielkanocne, to jest takie bardzo uroczyste późne śniadanie, późny obiad, spotkanie z rodziną. Ja akurat wyjeżdżam. A które święta są dla Pani ważniejsze, Wigilia czy Wielkanoc? To znaczy bardziej rodzinne są, wiadomo, że Wigilia, a takie ważne święta, jeśli chodzi o kościelne, no to Wielkanoc niestety. To co zwykle, jajka. Ulubiona potrawa? Ja lubię chrzan na przykład, także robię taką chrzanówkę. Mąż jest z gór i taką chrzanówkę gotuje, chrzan, takie paseczki i boczek, kiełbasa do tego i jajka i ze śmietaną. Bardzo dobre. Dziękuję bardzo. Które święta są dla Państwa ważniejsze, Wigilia czy Wielkanoc? No trudno to porównać. I te są ważne, i te są ważne, nie? Raczej takie bożonarodzeniowe więcej, no. A ulubiona potrawa podczas Świąt Wielkiej Nocy? No wiadomo, tradycyjne jajeczko, no. No ale wtedy poza tym... Wtedy najbardziej ono smakuje, ale zazwyczaj kiełbaska z żurkiem. Dziękuję. Pani święta wielkanocne? W domu, jak zawsze w domu. A jakie są Pani tradycje? W sobotę święcenie razem z rodzicami, z córką, uroczyste bardzo niedzielne śniadanie, potem obiad u jednych rodziców, w lany poniedziałek u drugich rodziców i tyle. Kto maluje jajeczka? Farbujemy je w skorupkach z cebuli. A ulubiona potrawa?